słuchać, właśnie zaczynamy odcinek cały dzień na czerwono, ale chciałem ci powiedzieć właśnie, żebyś się ubrała na czerwono, ale ty już się ubrałaś na czerwono. Właśnie tak, dzisiaj robimy cały dzień na czerwono, nie spodziewałam się już, że już teraz, ale muszę się jeszcze wykąpać. Masz jakiś płyn czerwony? No, coś się znajdzie. Muszę dzisiaj wszystko mieć czerwone, muszę jeść czerwone rzeczy, dotykać czerwone rzeczy, pewnie będzie ciężko. No właśnie, stoisz nie na czerwonym dywanie, halo. Mam w sumie ułatwienie, bo czerwony jest takim kolorem dosyć popularnym, no jeden z popularniejszych, więc i będę miała jakieś jedzenie, bo pomidor, papryka, wiecie, czerwonych rzeczy jest dużo. Nie możesz od dziś dotykać biszona, bo on nie jest czerwony. Nawet nie mogę się z nim pobawić, zabawką. Ale mam czerwony paznokcie, patrz co mogę robić. Dobra dziewczynko, idź się wykąp, bo Pedruś jest głodny i chce zjeść. Musimy jechać na zakupy, kupić czerwone rzeczy. Masz płyn do ciała czerwony, masz gąbkę czerwoną, którą użyjesz do tego płynu, tak? No i szampon. I masz szampon czerwony. Czekałam z tym challenge'em, wiedziałam, że jak przefarbuję włosy, to to będzie miało sens. I patrzcie, nawet majtki mam czerwone. A skarpetki tak w połowie. Myślę, że mi zaliczycie, dobra? Nawet aparat na zęby, mam czerwone gumeczki. Mam paznokcie czerwone, mam pedi czerwone. Teraz robimy jeszcze czerwony make-up i lecimy do sklepu. Jeżeli chodzi o kurtkę, to to jest moja jedyna czerwona kurtka, ale myślę, że mi zaliczycie. Ona ma tutaj trochę czarnego. No dobra, kurtka kurtką, ale pytanie, czy masz, kochaś, czerwone buty? No nie, ale z butami możemy sobie... Nie! Tak! No nie! Nie mam czerwonych butów. Na strychu mi się wydaje, że coś widziałem ostatnio. Chyba jakieś mumbutsy czerwone. Challenge to challenge. Proszę, czerwone buty dla ciebie specjalnie. No dobra, teraz już serio jestem cała czerwona. Ja mam wszystko teraz czerwone, oprócz skóry. Na tym też jeszcze musimy popracować. No dobra, let's go! Pierwsze zadanie z listy, musimy zjeść śniadanie, bo jest godzina 13, a ja nic nie jadłam, więc lecimy do sklepu i tam musimy wybrać kilka konkretnych rzeczy. Teraz zrobimy takie przejście. A ty przecież nie jedziesz ze mną. Ja mam niebieskie auto. Otwórz mi drzwi. Co tu? Ja nie mogę dotykać. No i nie możesz usiąść, bo nie mam... Nie, usiąść mogę. No nie. Musisz iść po jakiś kosy, ręcznik czy coś, żeby usiąść. Teraz mi to mówisz? No tak. Było pomyśleć o takich rzeczach. Wystarczy? Wystarczy, wystarczy. A czemu ty w ogóle korzystasz z telefonu, który nie jest czerwony? No... Oddawaj ten telefon. Właśnie zaraz kupimy case'a. No to jak se kupisz, to będziesz mogła używać. Oddawaj. Pod twój kolor. I mogę też wziąć, wiesz co, bo ma czerwoną rączkę. Trzymam za póki. Masz szczęście. Stary. Dobra, kochać, musisz coś jeść i pić, bo jesteś człowiekiem, więc trzeba zorganizować się pożywienie. Lecimy na warzywa. Tam będzie dużo czerwonego jedzenia. Dobra. Mamy taką papryczkę, pomidorka weźmiemy, możemy wziąć jabłuszko też na deserek. To są moje ulubione i one są właśnie czerwone. One są jakieś pomarszczone. Dobra, ale weźmiemy jedno takie, w sumie to dwa. Uuu, granat! Nie no, oni jest czerwony, nie uważam, że jest różowy. Nie, to ewidentnie czerwień. Ewidentnie czerwień. Kochać, to dla ciebie. Dzięki, właśnie chciałam wziąć, żeby, bo już nie ma, bo już zwiędły tamte poprzednie. A przezroczyste mogę dotykać, bo to nie kolor. Zabiorę pomidora. Właśnie mogłabyś tutaj pracować, bo tutaj jest na czerwono wszyscy ubrani, co pracują. 24 godziny pracuję w Oshą, yeah. O, dotknęłaś. No czerwone i... mam paznokcie. Punkt odejmuje ci. Nie, patrz, czerwone, bo... Ale nie dotykasz nie. paznokciem. Po tym ekranie można paznokciem, patrz. Paznokciem. Za dwa jabłka złoto 80. No a za jednego pomidora 5 zł. No tragedia. Ja się czuję w tym sklepie jak taki jakiś totalny freak. Jak taki odmieniec. Idę cała na czerwono, w czerwonych włosach, gadam głośno do kamery. Szczerze, ja już się do tego przyzwyczaiłam. Ja już się czuję normalnie, że tak robię i nie zwracam uwagi w ogóle na reakcję ludzi i tak dalej. O, Coca-Cola jest czerwona. Ale nie w środku. Sam sobie przeczysz te gówniady. Tak, tu mamy czerwone hibiskusowe, biorę. Ale nie będziesz piła cały czas szepsa. O, no będę piła wodę. To jest uroczysta, to nie kolor. To trzeba kupić czerwony kubek jakiś. Mogę pić w szklance, która jest... Nie przezroczysta. Jest. A wszyscy na filmie nie brali, nie mogli. Ale ja mogę, bo to mój film. Dobra, już nie będziemy tak tyrać tej Moniczki. Twój tata tam jest. Gdzie? A powiedz mu, że nagrywamy, bo wyglądamy... A co tu się dzieje? Patrzymy, jakieś czerwone rzeczy szukamy. Może makaron, kochaś, taki byś zjadła dzisiaj? Ale on ma czerwone opakowanie tylko. No dobra. O, ale pomidory już mamy. Żelki, które są czerwone, zobacz. Bierzemy je?
No weźmy. Herbata, ona jest czerwona, ma czerwone liście. To co, bierzemy ją? No bierz kochać, będziesz piła sobie coś, nie tylko wodę i tego szłepcza. O, żurawiną. Ja wolę żurawiną. A czy ty w ogóle masz jakiś czerwony kubek w domu, żeby wypić tą herbatę? Na pewno jakiś mamy kubek. Ale czerwony? No. Nie kojarzy mi się, żebyśmy mieli czerwony. To zaraz zobaczymy. Pedro, to jest crunch chips. Crunch chips sos i jest czerwony, bierzemy go. Long chipsy! A może one są w środku? Czy to są Pedrysia ulubione? Patrzcie na jego minę. Widzowie, wiecie ile ja ich szukam? I to są wszystkie smaki prawie. Biorę wszystkie, krabowe, bierzemy też te. To ja już nie kupuję chipsów, to zjem te czerwone. Paprykowe. No. I wasabiowe. A co ty ją dotykasz? Przecież ona nie jest czerwona. Zestraszyłeś mnie strasznie. No ale no co ty kochasz? Ale jest biała. Ja muszę ją kochać. Ja stracę punkt. Nie możesz! Kochać. Dyskwalifikacja, nie. Dyskwalifikacja. No dobra, jeden punkcik mniej, ale lub cię ukochana. Dobra, to są wszystkie moje czerwone rzeczy. Papryczkę pokroimy w takie plasterki, jako tak zakąska. Śledzik na raz, który jest taki jakby ala czerwony. Dobra, i polewie. Śledzik możesz. No. Nie do końca się tym najem, ale nie jest źle. Otwórz mi to, bo nie mogę dotykać. No ale mi otworzyłeś. Masz. No otwórz mi normalnie, no. No jest takie czerwonawe, prawdaż? Kocham śledzie. Dobra, jedz kochasz, bo mam teraz kolejną misję dla ciebie. To kolejną misją jest odwiedzenie domu X i czerwonej komnaty. Musimy to koniecznie zrobić. A teraz już coach, tam nie ma ich. Taka ciekawostka, więc zobaczymy, czy zostawili syf. Zweryfikujemy ich. Masz pilot jeszcze? Jak do siebie. Oh yeah. Oh yeah. Halo, wróciła ona do swojego królestwa. Teraz to jest mój dom. Dzięki Goldsi, że nam posprzątaliście. Właśnie, sprawdźmy tą czystość. No dobra, jest czysto. Nie? Idziemy do mojej czerwonej komnaty. Mój czerwony fotel. Przykro. Mieszkałam tu 2 lata. Jak tu jest kurde ładnie. Ale jest mega tak surowo. No nie chciałbym tu znowu mieszkać. Nasz fotel, co on tu robi? Bieremy go. Bieremy. Boże, nie, i tęsknię za tym pokojem, dlatego że tutaj jest mega dużo przestrzeni. Ale jest tak nieprzyjemnie do mieszkania. Garderoba, boże jakie te światła są tragiczne. O, tu jest obraz mój. Mona Lizy, biorę go koniecznie. Bo jest złote jajko. I mój stolik. Płatki Timu X tu są. Ej, i to jest moje pudełko po ładowarce mojej do drona. Zapraszam na mojego Instagrama. Dobra, idziemy na stryk. Coś tu jest mojego. Fotel. Musisz mi odjąć 2 punkty, bo zapomnieliśmy, że ja nie mogę tego dotykać. Jesteśmy w ferworze tego miejsca. Czy jest nasze tło czarne? Moje banery, jakiego skadnik to to? Rób ci domek, zobacz kochasz. Ej, to jest moja walizka, patrz. Siedzę. Na czerwonym fotelu, bo mogę tylko takie rzeczy dotykać. To było fajnie, ale w lato było najlepiej, bo jak teraz tak widziałam ten samolot, jak przelatywał, to przypomniało mi się w wakacje, jak sobie tutaj graliśmy w Bambingtona, przelatywały te samoloty, robiliśmy grille, to było mega fajne. No taki dom jest zarąbisty, jak jesteś młody, chociaż większość młodych nie mieszka w takim domu, bo to jest taka jedna na wiele szansa, że mogliśmy w takim młodym wieku mieszkać w takiej willi, ale to było zarąbiste, bo jak byliśmy ze znajomymi mi tutaj, tu wiecie, grille, imprezki, jakieś gierki wspólne, cokolwiek i można tutaj było robić, bo tu jest przestrzeń. A ja mam tak, że wiem, że dzięki temu, że mieszkałem w takiej willi, to wiem, że to nie jest mi potrzebne do szczęścia. Też tak mam, że przychodzę tutaj, jest mi przykro z jednej strony, ale z drugiej strony nie chciałabym tu znowu mieszkać. Chyba, że znowu byśmy na przykład zreaktywowali Team X, to wtedy tak, ale gdybym tu miała znowu sama z tobą się wprowadzić, tak jak mieszkaliśmy pod koniec, to nie było tak kolorowo, bo ja cały czas się bałam, że ktoś tu jest w domu, że ktoś się włamie, że jesteśmy tutaj sami, że jakieś duchy i mega miałam schizy. I też samemu nie było aż tak fajnie jak w grupie. Dziewczyno, co my teraz robimy? Jedziemy na jedzenie. A gdzie my zjemy czerwone jedzenie? Ty, Mr. Pancake! Tam są czerwone rzeczy, te sticky takie są pyszniutkie, lecimy. Ja kocham tutaj te takie mozzarella sticksy, są przepyszne. I zamówiliśmy też kurczaczki takie, też w czerwonej panierce. I napój też czerwony, wszystko czerwone. Przyszły nam sosy i ten wędruje do ciebie. I przyszło nam też pićko. Ona pęknie? No, coś ci zrobiła. No pękła. Taka miętowa trochę. Good, good. Uwaga, testuję. Dobre. 10 na 10. Dawaj, testujemy sosy. Dobry? Dobry, ale spicy mega. Ojejku. Mega spicy, tak jak lubię. Dobra, uwaga, ten... No te
do pizzy. Ten będzie chyba bardziej dla ciebie, bo... Niebieski ja spróbuję, bo ty nie możesz. Najlepszy z tych wszystkich, szkoda, że nie możesz zdegustować. Dobra, czekamy na jedzenie. Mogę na spokojnie sobie to opieprzyć. Ale się ciągnie. Ale pyszne. Mimo, że to jest ostre, takie to jest pyszne z tym mozzarellą. Jak to jesz, to czuć takim wędzonym. I mam kolejną czerwoną rzecz. I uwaga, też z tym ostrym sosikiem. To jest przepyszne. Ten sos to jest od dzisiaj mój ulubiony sos. No i jest picunia. Dobra, co my sobie jemy i przechodzimy do kolejnej aktywności. No i czemu znowu dotykasz telefonu? Tak właśnie oszukujesz widzów, tak? Bo telefon się nie liczy. To są twoje zasady. Robię sobie herbacie. Znowu dotykasz białego czajnika. No i znowu to co? Sześć punktów właśnie się odjąłem. Pedro, pod nokciem dotknęła. Robię sobie herbacie. No właśnie, czy znajdziesz jakiś czerwony kubek? Nie, ale wiesz jaki znajdę? Przezroczysty, to nie jest kolor. Jak się obiera granata, żeby dobrze go obrać? Nacinasz o tutaj, albo w tych wyżłobieniach, albo nie. Tego właśnie nie pamiętam, więc zaraz się przekonamy, czy dobrze powiedziałam. Mi się wydaje, że w wyżłobieniach. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Dobrze. No tak nawet dobrze. Dobra, patrz, ej, dużo dałam tego granatu. Potrzymaj mi krótkę telefon. Co tam jest? No widzą, pokaż. Jestem jak ninja. Ja pytole. Mam herbatę, napar owocowy z żurawiną. Powąchaj. O kurde, mega. Patrz, tu mam już to, więc teraz możemy sobie... No właśnie. Zalejesz mi? Można? Można. I uwaga, zalewamy jabłuszko, granata i napar owocowy. Tam jest żurawinka, malinka. Ale to będzie intensywne. I teraz do tego szłyby jeszcze goździki, ale niestety nie mogę ich użyć. Ale i tak już nie. Goździki mają taki kolor też nijaki, czarny. Czarny to podobno nie jest też kolor. Jak już kamera tutaj mnie kameruje, to wam powiem historię. Albo wiecie, powiem ją na moim Instagramie, jak Pedroski. Teraz nie, nie będę. Proszę do wycięcia. Dobra, bo ja się nie nadaję do nagrywania. I nagrywam ci pół ryja często. Odezwała się moja dusza śląska. To się robi... Nie! To się robi tak. Nie! To się robi tak. Herbatkę zrobiłaś, chipsy sobie wzięłaś, oj co, myślisz, że po robocie? Mhm. Nie są czerwone, niestety. Trochę weź, są wyciągnij, takie... pokaż je. Nie mogę dotknąć. Sprawdzałem cię, ja sobie zjem. Dobre. Kochasz. Nie, powiedz kłamstwo mi. Kochasz, to są najgorsze chipsy, jakie jadłem, naprawdę, nie jedz ich. Herbatka? O, dobra, jako gorąca jeszcze mi wypaliło ryj. Kochasz, mam dla ciebie czerwonego, pada, proszę bardzo. Gramy na playu i nie dyskutuj. A wy widzowie, zostawcie lajka. Koniec filmu? No! No to dawaj już, zagrajmy.